cześć, moi kochani, z tej strony witam was Ryoko. No a dzisiaj kolejny przedmiot z item shopu. Już chodzimy sobie na pakiety i dzisiaj będzie coś niezwykłego. Coś, co nie zawsze jest w tej zakładce. A mianowicie jest to promocja, czyli platynowa magiczna pigułka razy 3 sztuki. Kupujemy z automatu 3 sztuki. Promocja, zapłać za 2 sztuki, otrzymasz 3, czyli mamy jedną w gratisie tak naprawdę. Podwyższa doświadczenie zdobyte przez zwierzaka na godzinę do 300%. Nie działa z innymi środkami oprócz esencji podwyższającymi doświadczenie zwierzaka, czyli coś dla zwierząt. W końcu mamy nie dla postaci, a dla zwierząt coś, czyli możemy sobie expić normalnie fajnie zwierzątka. Takie jak słonik, puma, jeżeli chcemy coś na szybko wyekspić. Zwierzaki, które dają nam jakieś buffy. Fajna opcja, jeżeli możemy kupić 3 sztuki za, i płacimy tylko i wyłącznie za 2, więc no naprawdę spoko opcja. Bierzemy sobie to, ja mam 3, jeszcze 3 setki, ale kupimy sobie to. Będę miał czas, to sobie pod ekspię zwierzaczki przy okazji. I mamy już tutaj, o, 6 sztuk, czyli 6 godzin tak naprawdę samego expa dla zwierząt. Czasem jeszcze się tutaj coś zdarzy, bo to akurat wczoraj było do 22 event osadzania, wyjmowania i łączenia kamieni. A na gilijnym coś piszą, a nie, nie na gilijnym, stali coś. Jeżeli chodzi o zwierzaczki, no to polecam naprawdę takie 3 podstawowe, które warto mieć, które naprawdę warto mieć. No to jest tak, słonik na 60 levelu, puma na 60 i nietoperz na 30. A mianowicie co dają te zwierzęta? Słonik daje na 2 minuty naprawdę duży boost, jeżeli chodzi o atak fizyczny oraz magiczny, ogólnie o atak, jeżeli chodzi o to. Już wam powiem, na jakiej zasadzie to jest. Taniec olbrzyma, level 3, zwiększa atak właściciela. Użycie z rozkazem ochronnym HP albo MP. Co nam daje puma? Puma nam daje prędkość ataku. To jest mruczenie pumy, level 3. Puma przyspiesza prędkość ataku i poruszania się właściciela. Właściciel musi być zaznaczony, a w szczególnej... A w sztucznej inteligencji umiejętność ta musi być połączona z rozkazem ochrony HP lub MP. No a co nam daje? Co nam daje nietoperz? Nietoperz nam daje wysysanie życia, czyli działa tak samo jak złodziej życia, tylko na tej zasadzie, że on jest po prostu darmowy. Nie trzeba go kupować co chwilę, tylko po prostu trzeba mieć zbitą manę, jeżeli jest to rozkaz. Daje właścicielowi moc wysysania siły życiowej wroga. I możemy sobie tutaj ją połączyć. Ja tego nie mam połączonego, mi się to zawsze wyłącza, jak rozkazy mi się kończą. Rozkazy możemy kupić sobie o tego NPC-ta tutaj. Tutaj są te rozkazy wszystkie. Tam jeszcze jakieś ciuszki. No i tu jest naprawdę sporo rzeczy, jeżeli chodzi o zwierzęta. Tutaj nigdy się tak naprawdę nie zagłębiałem, o co tutaj chodzi w tym. Takie skrzydło dla demonów. Tu są nawet poziomy. Saska, ja nie wiem, co to jest ta saska, nie? No mówię, dawno nie grałem. Jakieś amulety. Sporo, naprawdę dość sporo tego jest. Tutaj mamy jeszcze księgi, skrzynię najemnika, symbol pochwalny. Tutaj możemy zaspokoić głód, manę, życie, jakieś bandaże możemy im kupić. Tutaj wszystko jest u tego NPC-ka, możecie sobie zawsze do niego podejść. Tutaj mamy trenera zwierzaków, można trenować, uczynić wierzchowcem, poświęcić konia lub smoka.
sporządzić wyjątkowy rynsztunek właśnie to z tych skóry końskiej, robił smoka, rubiny smoka i takich tam. Ożywić zwierzaka, cofnąć umiejętności, przenieść zwierzaka na następną fazę po osiągniętym tam, dajmy na to, tym 60 levelu słonia, możemy go przekształcić chyba na wyższy level. Znaczy na kolejną fazę, ale już z pierwszym levelem, o, może tak. System łączenia zwierzaków, czyli łączymy trzy zwierzaki, jednego lepszego albo gorszego, no to zależy. No i standardowo, no ten akurat Zenon nic nie robi, nie? Zenek. No i mam nadzieję, że mniej więcej wytłumaczyłem wam, o co chodzi, jeżeli chodzi o ze zwierzakami, jakie powinny być trzy podstawowe pety w tej grze. Czyli tak, słonia na atak fizyczny i magiczny, ogólnie na atak, pumę na speed attack, no i do nowego tomba na od 185 levelu, no to mamy nietoperza, bo w nowym tombie niestety, ale ucieka nam życie, bo tam jest trujące powietrze. No są, wiadomo, te insygnie to trzeba zbierać z mobów, ale zanim się już zbiera, to można paść. No standardowo polecam właśnie takiego nietoperka, a jak ktoś nie ma tego nietoperka, no to zawsze może kupić sobie też w item shopie albo u graczy Złodzieja Życia. Tu aktualnie nikt chyba go nie będzie posiadał. Nie no, gdzieś tutaj widziałem Złodzieja Życia. Aczkolwiek pewny nie jestem, czy ktoś coś takiego tutaj teraz posiadał, czy było to w ogóle wystawione? No nie widzę. No jakiś... No nie ma tu. Danger się pojawił na gierce. No nie ma nikt. Nigdzie nie widziałem tutaj Złodzieja Życia. Tam się o zaklinacz pojawił, to będą na pewno jakieś buwki rzucać. Szybkość poruszania się i w ogóle. No to co? Z mojej strony to na tyle. Trzymajcie się. Dzięki za to, że jesteście ze mną. Wpadajcie na mojego Twitcha, Discorda oraz Instagrama. No i nie zapominajmy o YouTubie. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się i życzę wam miłego dnia.